Cześć! Jestem Gosia Tocała, jestem trenerką głosu i prowadzę zajęcia zarządzania social mediami w biznesie online, które to zajęcia należą do kierunku media i komunikacja w biznesie. I ta komunikacja to jest taka fajna sprawa i tak się składa, że jestem w tym dobra, bo robię to długo i zawodowo. No i mamy taki pomysł, żeby zrobić takie filmiki ogólnie o komunikacji i to jest drugi z nich. Jak widziałeś pierwszy, to super, jak nie, to jak skończysz to oglądać, to zasuwaj do tego pierwszego. Zacznę ten filmik od takiej opowiastki. Mój brat, Dawid, robi takie rzeczy dla fanu, że na przykład wymyśla sobie, że walnie jakąś ścianę komuś. No i tak ostatnio mi opowiadał, jak pyta swoich kolegów: ej, wiecie, jaka jest różnica między winnicą i winiarnią? I oni tak: nie no, w sumie nie wiem. No i on potem zaczyna swój elaborat, kompletnie ściemniony, bo on nie ma pojęcia, o czym mówi. Ale mówi to z takim przekonaniem, że wszyscy: to faktycznie, to ma sens. I on jakieś dwa dni później mówi: a wiesz co, ja to totalnie ściemniłem, nie mam pojęcia, jaka jest różnica między winnicą a winiarnią. No i właśnie mi to ostatnio opowiadał, jak tak zrobił i oczywiście wszyscy się nabrali. Ja się nie nabrałam, bo ja wiem, jaka jest różnica między winnicą i winiarnią. Natomiast chciał mnie w to wkręcić. No i potem pomyślałam sobie: ha, to jest świetny przykład do takiego właśnie filmiku. Bo jak on to robi, że mu ludzie wierzą, jak on w ogóle nawet nie mówi prawdy, on nie ma pojęcia, o czym on mówi, ale on brzmi tak, jakby wiedział. A dzisiaj porozmawiamy o tym, jak tym głosem robić komunikację pozawerbalną podczas argumentowania swoich racji, podczas rozmów z przełożonymi, z wykładowcami, nawet ze znajomymi w sumie, którzy chcesz, żeby potraktowali cię poważnie i żeby posłuchali tego, co mówisz, a nie tylko, żeby stwierdzili, że a, on nie wie, co gada, bo tak mówi, jakby nie wiedział, o co w ogóle chodzi. No to do dzieła. Jak tak sobie myślałam o tym temacie tego filmu, czyli co jest tak naprawdę ważne podczas komunikacji, co jest tak naprawdę ważne podczas argumentowania lub kontrargumentowania i co tak naprawdę wpływa na to, jak nas odbiorą, to taka myśl mi się pojawiła, że generalnie chodzi o to, żeby człowiek potraktował cię poważnie, tak? I żeby uznał twoje racje za ważne. Nie za coś takiego, co można zbyć, coś, na co można spojrzeć z pobłażaniem i pomyśleć: a, on nie wie, o czym gada. Tylko właśnie chcemy, żeby ludzie traktowali nas jak osoby, które mają coś do powiedzenia i żeby nie podważali zasadności naszych argumentów, które już sobie wykminimy, tak? Więc jak już mamy te argumenty, bo teraz nie mówimy o treściach, nie mówimy o tym, jak budować swoje argumenty, żeby dobrze zakomunikować swoją rację, tylko jak już masz tą treść, to jak nie sabotować tego swojego przekazu? Potem mnie druga myśl naszła, że zaczynasz od tego, jakie są w ogóle błędy. Czyli jak brzmi człowiek, którego po czasie już nie chcesz słuchać, albo stwierdzasz, że jest irytujący, albo masz wrażenie, że kompletnie nie wie, o czym mówi, albo myślisz, że on sam nie wierzy w to, co mówi, tak? Więc takie trzy podstawowe błędy. Pierwszy błąd to jest głos niepewny, głos cichy, głos taki z powietrzem, szeleszczący i on sprawia wrażenie, jakbyś nie wierzył w to, co mówisz. On sprawia wrażenie, że jego właściciel, czyli ty, jest niepewną osobą. Słyszysz, jak ja teraz mówię? Nie używam głosu, który: jego właściciel jest niepewną osobą. Bo taki tego rodzaju głos cichy, taki niepewny, sprawiłby, że byście stwierdzili, jeszcze bym się zaczęła zaraz jakoś tak, wiecie, nie do końca składnie może wypowiadać, może jakieś takie przerwy robić i tak trochę się jakby jąkać i wtedy byście pomyśleli: o dobra, wyłączam ten film, bo ona nie wie, o czym mówi, tak? Bo nasz głos i sposób, w jaki się wypowiadamy, mówi o wiele więcej niż treść, którą mówisz. Drugi błąd, trochę w drugiej skrajni, to jest taki głos patetyczny, taki sztuczny głos, który jakby ubierasz jak taką maskę, jak jakieś takie dziwne, odświętne ubranie, w którym nie czujesz się komfortowo, ale myślisz, że musisz to ubrać, żeby cię inni potraktowali serio. I widziałam dużo razy taki przykład. Bardzo często kobiety starają się brzmieć jak mężczyźni. Starają się tak dziwnie ten głos
jakoś pogrubić. To nie jest prawdziwy głos. Co to sugeruje o człowieku? To nie sugeruje autentyczności. Jak człowiek jest nieautentyczny, to bardzo często masz wrażenie, że coś ukrywa. Podejrzewasz go, że nie będzie mówił wprost. Pod ten sztuczny głos też się może podciągać takie jakby recytowanie swoich wypowiedzi, szczególnie kiedy to jest wypowiedź publiczna. Głos sztuczny, patetyczny, fałszywy głos. Rozumiemy? Taka dziwna modulacja, która nie jest prawdziwa, tak człowiek się nie wypowiada. Mamy zaraz ochotę z tej obecności tego człowieka wyjść. Nie chcemy go słuchać, bo mamy wrażenie, że on udaje, że on wcale nie jest sobą, że on nie jest naturalny, że to wcale nie jest prawda, co on mówi, bo on sam w sobie nie jest naturalny, bo jego głos nie jest prawdziwy. I teraz trzeci błąd, który najczęściej zauważam u kobiet. Zdarza się, że kobiety w sytuacjach stresowych, mężczyźni też, ale troszkę rzadziej, przybierają taką dziwną, podekscytowaną formę piszczenia. Nie mówię, że ekspresja jest zła. Ja jestem all for ekspresja. W sensie absolutnie uwielbiam ekspresję. Natomiast nie powinna to być ekspresja, która daje wrażenie niestabilności właściciela głosu. Teraz mamy takie trzy główne błędy. Niepewność, niestabilność i fałszywość, tak? Kiedy człowiek jakby wejdzie w taki dziwny stan niepanowania nad głosem, na zasadzie, jakbym chciała coś komuś bardzo dokładnie powiedzieć, żeby on tak zrozumiał i zacznę mówić w ten sposób, to ta osoba ma wrażenie, że ja w ogóle straciłam kompletnie kontrolę nad moimi emocjami. Nie chcę za bardzo w to wnikać. Widzicie, teraz użyłam trochę tego. Nie chcę za bardzo w to wnikać. Więc pozwoliłam sobie na zdziepko tej mojej ekspresji. I czasami w sytuacjach żartobliwych, albo w sytuacjach, kiedy chcę coś tak podkręcić i ten przekaz, żeby tak kogoś obudzić, ale raczej, cóż już teraz coś z moim tonem głosu stało, on jest melodyjny. On nie jest sztuczny, nie jest jakiś dziwnie ustawiony z tyłu, nie jest jakiś monotonny, natomiast on nie jest taki niestabilny, on nie sugeruje mojej niestabilności. Więc skoro już powiedziałam, jaki głos ma nie być, czyli tak, nie ma być niepewny, czyli taki szeleszczący, cichy, nie ma być rozhisteryzowany i taki piszczący i o matko uciekać i też nie ma być fałszywy, taki pełen dziwnego patosu, którego nikt nie uwierzy. W każdym razie, jak zrobić, żeby za ten głos był dobry? I jaki w ogóle jest ten ton głosu, który jest dobry? Zacznę z tego. Opanowany, spokojny, ale melodyjny, nieutwardzony, miękki, ale nie cichy, dynamiczny, ale nie niestabilny i rozhisteryzowany. I teraz jak go zrobić? Dwa czynniki. Pierwszy z nich dotyczy bardziej nastawienia mentalnego. I ta mentalność w ogóle w pracy z głosem jest turbo ważna. Ta pierwsza rzecz, ten pierwszy czynnik, świadomość tego, że twój dźwięk, twój głos jest po prostu jedną z form wydechu. I ten wydech trzeba mieć opanowany, trzeba go ćwiczyć. Pierwsza forma wydechu to jest ten twój wydech, którym teraz oddychasz, czyli kompletnie cichy. To jest taki normalny, statyczny, spokojny wydech. Drugi rodzaj wydechu to jest wydech dynamiczny, wtedy kiedy biegasz, wtedy kiedy się spocisz, kiedy się walniesz w statyw do mikrofonu i nagle cię boli. I trzeci rodzaj wydechu to jest po prostu dźwięk. Dźwięk jest jednym z rodzajów wydechu. I tak samo jak się nie powinieneś męczyć i zastanawiać, kombinować z tym normalnym wydechem, z tym cichym i statycznym, nawet przy tym dynamicznym, nie myślisz o matko, jak on długo trwa. Może go przedłużę. Tak się nie robi. Po prostu oddychasz, bo to jest normalna czynność w twoim organizmie. Tak samo twój dźwięk. Nie powinieneś z nim kombinować. Jak tu przedłużyć ten mój wydech, żeby jak najdłużej mówić, bo jak wezmę wdech w tym momencie, to potem... No i teraz jak nauczyć tego dobrego wydechu? Trochę mówiłam o oddechu kwadratowym w poprzednim filmiku. Bardzo polecam. Ale też teraz mogę ci zaproponować takie małe ćwiczenie. Chciałabym, żebyśmy podzielili oddech na dwie fazy. Wdech i wydech. Wdech to jest moment, uwaga, odpuszczenia. Zrobienia miejsca. Gdzie musisz zrobić miejsce na wdech? W
klatce piersiowej, brzuchu, więc puść to napięcie, które cały czas trzymasz. I trzecie miejsce, miednica. A tak naprawdę chodzi o dno miednicy i nasze trzy zwieracze, albo dwa, ten z przodu i ten z tyłu, więc puszczamy. To są te przestrzenie, w których trzeba właśnie odpuścić i zrobić miejsce. Jak nie zrobisz miejsca, to potem wydech będzie totalnie lipa. Dlatego musisz zrobić miejsce w klatce brzuchu, puszczając napięcie mięśni brzucha i w dnie miednicy odpuszczając wszystkie zwieracze na wdechu. Czyli wdech. Dużo miejsca. I teraz wydech. Po pierwsze, sam popłynie, ale jeżeli by sam nie popłynął, to sobie wyobraź taką stróżkę jak laser. Wydech w takiej stróżce laserowej. Twoje powietrze płynie w takiej małej, wąskiej stróżce. To możesz sobie wyobrazić. Czyli wdech, robię miejsce, wydech, stróżka do przodu. I to jest ta nasza aktywizacja dobrego oddechu. Jak już masz zaktywizowany twój dobry oddech, to teraz możemy przejść do aktywizacji głosu, która pomoże ci jakby scalić proces oddychania z procesem fonowania, czyli robienia dźwięku. No więc jak aktywizujemy głos? Pierwsze ćwiczenie. Wdech taki sam, czyli robię miejsce. Klatka, brzuszek, zwieracze. Teraz aktywizuję głos. Dodajemy do tego, oprócz tego, że jest wiązka, to dodajemy do tego jeszcze odczucie ulgi. Bo na wydechu wcześniej się napompowałeś, zrobiłeś miejsca, teraz w końcu już nie muszę. Jak już tak sobie zaktywizujesz głos na to potem możesz zaktywizować go na tym pełnym głosie, czyli i to jest najwspanialsze uczucie ever. Pozwalam temu dźwiękowi spłynąć w dół mojego ciała. Ale żeby twój głos faktycznie mógł rozebrzmieć i być taki pełny, naturalny, on musi się rozwibrować w twoim ciele w tak zwanych wibracjach sympatycznych. Wibracje sympatyczne to są takie wibracje, które faktycznie się nie dzieją, ale ty odczuwasz, jakby się działy. Możesz te wibracje odczuwać na przykład na czole, w nosie, w zatokach. Im niżej poczujesz, tym pełniejszy głos. Więc co robimy? Wdech taki sam, jak do tej pory był. I potem w westchnieniu pełnym ulgi wypuszczam do przodu i czuję, jak mi się rozlewa głos po moim ciele. Im niżej poczuję, tym pełniejszy dźwięk. Poczułam. Nice! Jak już to ogarniesz, to potem próbuj tak to A na tej uldze rozhuśtać. Zobacz. Taka huśtawka dźwiękowa. Jeżeli masz problem z komunikowaniem i tak wiecie, stanowczym mówieniem i żeby twój głos był taki fajnie posadzony, to prawdopodobnie masz problem z elastycznością krtani i z tym przepływem, z tą przepływowością dźwięku. Więc teraz to, co robimy, to próbujemy naszą krtań tak rozruszać. Jak się bawisz głosem, to krtań zaczyna, ja tu mogę się poruszać. Jak już to ogarniesz, to kolejnym etapem jest dodanie aha! I teraz już nie będziesz robić tego z góry, tylko będziesz to robić aha! 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 Różnego rodzaju aha! A jak już to ogarniesz, to potem czekają cię wszystkie spółgłoski naszego alfabetu, jakie w ogóle są. Na przykład a ba ba ba, a ca ca ca, a da da da. Ale jaki jest cel? No generalnie chodzi o to, że nasze spółgłoski służą jako taki stop. Płynie powietrze i nagle nie płynie, bo jest spółgłoska. Tylko że podczas mówienia i tak samo zresztą podczas śpiewania, my nie chcemy pozwolić na to, żeby te spółgłoski nam zatrzymały ten przepływ. Jak mi zatrzymają ten przepływ, to się robi dziwny dźwięk. Taki zacięty, albo też może być jakiś taki dziwnie patetyczny i taki, wiecie, sztuczny. Ale generalnie mówię te spółgłoski, ale nie pozwalam, żeby zatrzymały. Więc kiedy będziesz tak alfabet lecieć, to nauczysz się, że każda spółgłoska, mimo że jedna zatrzymuje bardziej, druga mniej, nie ma być stopem dla twojego przepływu.
Jak to ogarniesz, to już naprawdę masz wszystko. Dzięki za Twoją uwagę. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyłeś, że zrobiłeś te ćwiczenia razem ze mną. Jeżeli nie, to koniecznie dalej rób. W międzyczasie polecam swoje inne filmiki na moim prywatnym kanale i też na tym, bo tu jest bardzo dużo fajnych edukacyjnych treści. Także tyle, buziaki. Trzymaj się, polecam WSB, szczególnie Opole, szczególnie media i komunikacje w biznesie, gdzie uczę. Buziaki, pa!